Orędzie 549. Rubbio Vicenza. 15 sierpnia 1995 roku. Uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Znak niezawodnej nadziei. Kontemplujecie dziś waszą niebieską mamę, wyniesioną z ciałem do chwały raju. Przyłączcie się do radości wszystkich zastępów anielskich, świętych, dusz oczyszczających się jeszcze w czyśćcu. Bierzcie tak udział w radości Kościoła pielgrzymującego przez pustynię świata i historii, który kontempluje waszą niebieską mamę jako znak pociechy i niezawodnej nadziei. Ja jestem znakiem niezawodnej nadziei dla Kościoła na czas jego marszu ku doskonałemu uwielbieniu, jakie pozna on w chwili, gdy Jezus Chrystus powróci do was w chwale. W tych ostatnich czasach wielkiego ucisku, w czasie, który właśnie przeżywacie, a który kończy drugi Adwent, jakże wielka nadzieja otwiera się w życiu Kościoła z powodu pewności, że ja zawsze mu towarzyszę i ochraniam go biciem mego matczynego i miłosiernego serca. Moja obecność u boku Kościoła stanowi pociechę w jego cierpieniu, ulgę w zmęczeniu, siłę w przepowiadaniu, wsparcie dla jego wiary, pomoc w jego marszu ku świętości. Ja jestem znakiem niezawodnej nadziei dla ludzkości wziętej dziś w posiadanie przez złego, tak bardzo zagrożonej w swym życiu, rozdartej egoizmem i nienawiścią, bratobójczymi walkami i wojnami. Jako mama pomagam całej ludzkości powrócić do Pana drogą pokuty i modlitwy, nawrócenia, przemiany serca i życia. W ten sposób przygotowuję dla niej nowe dni pokoju pozbawione strapienia, dni spokojne i radosne. Zwłaszcza w tych ostatnich czasach moja obecność jest wyraźna po to, by przygotować ludzkość na przyjęcie Jezusa, który właśnie ma powrócić w chwale dla dokonania jej całkowitej i doskonałej przemiany. Ja jestem znakiem niezawodnej nadziei dla was wszystkich, moje biedne dzieci, niosące ciężar licznych cierpień i wielkich boleści. Cierpienia te muszą obecnie dla wszystkich wzrosnąć. Boleści będą się coraz bardziej powiększać, żyjecie bowiem w ostatnich czasach wielkiego ucisku. Jeśli chcecie przekroczyć próg nadziei, kontemplujcie dziś waszą niebieską mamę wyniesioną do chwały raju. Sprawiam, że z mego niepokalanego serca zstępuje rosa boskiego miłosierdzia, słodki balsam, wylewający się na otwarte i krwawiące rany wszystkich moich dzieci. Ja jestem znakiem niezawodnej nadziei dla was, grzesznicy i zagubieni, dla was, chorzy i zrozpaczeni, dla was, uciskani i prześladowani, bici i miażdżeni, dotknięci przemocą i nienawiścią. Dla was, deptani i masakrowani w bratobójczych walkach i wojnach, u kresu wielkiej próby odczujecie moją matczyną obecność, którą pomagam wam przekroczyć próg nadziei, abyście weszli w nową erę pokoju, która zabłyśnie dla Kościoła, dla ludzkości i dla was wszystkich poprzez tryumf mojego niepokalanego serca w świecie.